Zwolnienie z WF-u w Esce Rock. Ćwiczeń unikają Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. Odszedł człowiek, któremu ja zawdzięczałem swoją wiedzę, swoją odwagę, swoje doznania. Był moim seksualnym edukatorem, był naczelnym erotomanem kraju. Ukształtował cię? Ukształtował mnie i po tej aferze z Wojtkiem Fibakiem ta strata jest chyba dla mnie najdotkliwsza. Znaczy od wczoraj już nic nie będzie takie samo. Odszedł Cezary Mończyk. Kiedy wiele lat temu odkryła go telewizja publiczna, nikt nie spodziewał się tak niesamowitego serialu. Serialu Ballada o lekkim zabawieniu erotycznym. To był trochę ojcem Mięsnego Jeża, prawda? No, masz rację. To było połączenie programu Uwaga, Pamiętników z Wakacji, takiego zwykłego polskiego pornosa. Takiego bardzo polskiego pornosa. 2003 rok to był, a w takich najlepszych momentach Ballada oglądało nawet 8 milionów widzów. To są w ogóle nie lepsze niż tak... jak miłość, może dlatego, że bardziej prawdziwe. Proszę Państwa... Takie nasze, swojskie, takie bliskie. Odszedł na emigracji, tak jak wielu Polaków. Odszedł w Turcji. Odszedł tak, jak lubił najbardziej. Bez ubrania. Ja widzę cię w swojej grupie. Najbardziej bym cię widział w jakichś tam walkach w kisielu, w makaronie. Również planuję teraz w mini samochodowej. Na czym polega to mycie samochodów? Wiesz, samochód już wychodzi właściwie umyty, bo on tam przychodzi przez wszystkie takie te szczotki, on wychodzi już umyty. Klient siedzi wewnątrz, kierowca. I ty na koniec tam bierzesz, masz śmieszne duże gumowce, w takich jakichś fajnych majteczkach. W staniczku. Nie, właśnie bez staniczki. To jest... Skorok. Zwolnienie z WF-u.